Tomasz długo zastanawiał się, jak nazwać to miejsce. Był przekonany, że nazwa antykwariatu, jego szyld, przesądzi o losach tego przedsięwzięcia, które miało być definitywnym początkiem wszystkiego. Od czasów młodości miał jakieś szczególne nabożeństwo do podkreślania początku i końca każdej sprawy. Z początkiem zawsze kojarzył mu się pochmurny, białobrody pan czasu i źródło wszelkich boskich losów Kronos. Był on uznawany za uosobienie czasu, istotę, która wszystko wie, widzi i przewiduje. Poruszył świat, zanim jeszcze pojawili się na nim ludzie. Napędził machinę zdarzeń, nad którą zawisły cienie bogów. Tomasz chciał jednak, aby ten Kronos był niepowtarzalny, wyraźnie krakowski i zanurzony w papierzyskach, z których sączyłaby się esencja mądrości. Dostosował więc grecki mit do swoich wyobrażeń i uznał, że nazwa Kronopis będzie swoistym szyfrem, który tak naprawdę będzie znał tylko on, właściciel i pierwsza przyczyna. Dla której przy ulicy Świętego Jana wyrosła kolejna anachroniczna instytucja antykwariat. Kronopis miał się nie poddawać bieżącym modom, ba, miał być odporny na pęd współczesności. Wszak to właśnie w nim, jak w mitycznym kronosie, miało się gromadzić wszystko, co nie podlegało liniowej mechanice chwil. Tak powstał Kronopis, w którym Tomasz był najważniejszym zawiadowcą. Dzień dobry. Niewiele rzeczy jest takimi, jakimi się nam być wydają. Wielokrotnie się o tym przekonuję. Czasem idąc ulicą robię sobie taki test i trafiam chłopak, 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 dziewczyna, chłopak. Potem sprawdzam, okazuje się, że tylko w połowie mam rację. Raz spoglądam, widzę chłopa, okazuje się, że jest niewiastą. Innym razem odwrotnie. Wszystko się miesza. A już przez te rysunki na ciałach, to naprawdę ciężko czasami dojść do tego, kto jest kim. Chyba, że można charakteryzować ludzi poprzez to, że ten to ma gwiazdę, a ten żmije, a ten potwora na ramieniu, a ta różyczkę. Może tym się teraz kobiety różnią od mężczyzn, że kobiety tatują sobie różyczki, a mężczyźni żylaste potwory. Nie o tym jednak chcę Państwu opowiedzieć. Dziś chcę Państwu opowiedzieć o dwóch rzeczach, które kompletnie odwracają nasz kierunek myślenia. Pamiętacie Państwo, jak kiedyś nawet ja sam podniecałem się tym, że jaki to polski rząd przemyślny, jaki wykonał przemyślny ruch z migami. Nie wysłaliśmy migów na Ukrainę, tylko Stwierdziliśmy, no stwierdził nasz minister i nasz premier, że wyślą do bazy w Ramstein na to. No i wtedy Amerykanie powiedzieli nie. I wyszło, jacy to przemyślni, jaką mają lisią dyplomację nasi politycy. Nic z tego. Było zupełnie inaczej. A kulisy tego odkrywa najnowsza publikacja Spektatora. O tym Państwu opowiem, co... Specjalista o sprawach rosyjskich Matthews odkrył i przedstawił zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny świat. W świecie podwójnych znaczeń znajduje się też na przykład przemysł meblarski. I o tym też Państwu opowiem, jak to ci, którzy mają usta pełne frazesów o wolności, godności, ochronie klimatu, ochronie wolności. Piesków, nie wolno piesków przykuwać do bud, do łańcuchów. No nie wolno, naprawdę nie wolno, to nieładne, ale bardzo są czuli na tym punkcie. A tymczasem sprzedają meble produkowane przez więźniów w koloniach karnych. Od hipokryzja dzisiejszego czasu. Hipokryzja tych, którzy starają się nas pouczać. Starają się nam mówić, że to my zatruwamy planetę, że to my mamy złe poglądy, a oni przecież tacy hiperpoprawni. Hiperpoprawne dranie. Tak to można określić. Hiperpoprawne dranie, bo nie chcę używać tu mocniejszych słów, bo by nie licowały z pięknymi paniami i dostojnymi panami, którzy nas słuchają. A więc pozostając w dobrym towarzystwie. Pozwólcie Państwo, że nie będę korzystał ze słów powszechnie uznanych za grube. Furmańskie. Opowiem Państwu dziś też trochę o covidzie, bo trochę jest ciekawych rzeczy. O tym, jak nas wodzono za nos. Jak bardzo upadł na autorytet nauki, naukowców. Wydawało się przed pandemią przed 2019 rokiem, że jedyne co zostaje, to wiara w naukę taka oświeceniowa. Ale jesteśmy w epoce, która już oświecenie ma nawet za nic. Pamiętacie Państwo, że oświecenie przenicowało nasze myślenie, mówiąc nauka, mędrca szkiełko i oko jest ważniejsze niż jakieś ulotne uczucia, mniemania. Czy przesądy historyczne? Wiara, religia, nic nie jest ważne, ważna jest nauka, ważny jest autorytet nauki. No i właśnie w naszym XXI wieku, w 2019 roku, kiedyś autorzy mądrych podręczników historycznych będą pisać, że właśnie w 2019 roku upadł autorytet nauki całkowicie. Okazało się, że naukowcy nie wszyscy, ale ci, którzy nadawali ton, dostarczali argumenty w propagandzie, to zwykłe sprzedajne burki. To ludzie na pasku wielkich koncernów, którymi zarządzają chciwi i mało wyrafinowani menadżerowie. To też sygnum temporis, to znak naszego czasu. Ale nie ma co biadać nad Upadającymi obyczajami i czasami, bo to się zwykle zdarza co pokolenie, tylko warto zastanowić się, czym futrowane są nasze dzieci, co jest im wkładane do głów. Warto pomyśleć o tym, że komuniści ze wstydem chowając się do dziur po upadku Związku Sowieckiego, po upadku muru berlińskiego, po zmianach w Polsce, teraz z borsu czyli wychowali całe nowe pokolenie przynajmniej tak im się wydaje panowali tak długo nad edukacją że w momencie gdy wprowadzono alternatywnie przecież podręcznik znakomitego profesora Roszkowskiego historia i teraźniejszość podniósł się wrzask jak to w miejsce, gdzie mamy monopol, gdzie możemy bzdury swoje upowszechniać, kłamstwa historyczne, gdzie wszystko nam wolno, naraz ktoś wsadził palec i pokazał, że prawda wygląda inaczej. Święte oburzenie zapanowało. Inna rzecz, czy minister edukacji to nie powinien być jednak zręczny i bardzo mądry człowiek, ale to już zupełnie temat na inne rozważanie? Zwłaszcza jak przypomnimy sobie, że przecież był czas, kiedy ministrem edukacji był pan Giertych, a młodzież borsuczona i podjudzana przez marksistów czy jakiejś innej maści lewicowców, kremialnie chodziła na wagary i wrzeszczała: minister do Wora, wór do jeziora. A dzisiaj ten minister z Wora i z Jeziora jest razem z nimi i krzyczy, kto nie skacze ten za pisem. Tak to się zmienia czas, tak to się zmieniają obyczaje, tak się zmieniają twarze tych, którzy nie mają je wyryte w spiżu, a jedynie w czymś bardziej miękkim, a za to brzydko zalatującym. Są ludzie o twarzach za spiżu, oby ich było jak najwięcej, i ludzie o twarzach z tego czegoś. Rozejrzyjcie się wokół, zobaczycie. Różne oblicza, na których czas pisze charakter, zdarzenia, myśli. Przejdźmy do tego tygodnia, bo był intrygujący. Zacznijmy od spraw wojennych. Oto pan prezydent Żeleński, Żeleński, nie wiem, nie obchodzi mnie, jak to się wymawia, Żeleński wezwał do siebie premiera Polski i pan Mateusz Morawiecki, spójrzcie w w natychmiast pobiegł do, te, do Kijowa. Wyobraźcie sobie, że mogłoby być tak, że to polski premier wzywa prezydenta Żołęckiego. Co niemożliwe, obrazoburcze, straszne. Jak to polski prezydent mógłby wezwać Żołęckiego? No, normalnie. Oczywiście zaraz pojawiliby się stratezy, którzy by powiedzieli: no nie, bo on nie może wyjść z tej swojej dziury, z tego bunkru, gdzie robi sesję dla magazynu WOK. Bo yy, russcy agenci go zabiją, ruskie specnaze, Rus, ruskie nowiczoki. Natychmiast on nie może, wszyscy muszą do niego przyjeżdżać. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy do Polski się nie da przyjechać, panie Żołęski? Czy może pan tak się nauczył, że kiwnie pan palcem, a Morawiecki leci? Kiwnie pan drugim palcem, leci duda. Ale jak to działa na, naszą, na nasze poczucie własnej wartości, nasze Polaków? Tydzień temu widzieli Państwo lekcję, którą udzieliliśmy Pani Zabuszko. Mam nadzieję, że ją będzie długo rozpamiętywała. Oczywiście starali się tą lekcję jej rozmasować. A to dziennikarze gazety wyborczej, a to TVN-u, a to jeszcze innego psie, psie vn u e, którzy rozmasowywali jej te wszystkie e, bóle po sromotnej ucieczce przed pytaniami o prawdę historyczną, kiedy zwiewała pod... Ochroną jakiego pana Łabaja z, z, ze Straży Miejskiej, ma, Komucha Machrzowskiego. Yy, ona zwiewała, dostała jakieś sińce psychiczne i trzeba było jej to rozmasowywać, potem okadzać ją. No i okadzały ją wszystkie media. W ogóle w Polsce to jest ciekawe, że jak ktoś napluje na Polskę, to od razu święty, a jak ktoś powie, Polska jest ważna, to faszysta, nazista, yy, kreatura paskudna. No, tak to jest. No i tak pojechał nasz premier do Kijowa po raz kolejny na wezwanie. I coś tam coś tam gadał, był tam razem z panem Dworczu Dworczy nie Dworczukiem, dworczykiem, przepraszam. Chciałbym się powiedzieć Dworczuk. a Nie, nie, nie Dworczyk, pan Dworczyk. Pojechał z Panem Dworczykiem. I co? Oddali hołd ofiarom. Wielkiego głodu na Ukrainie. 90. rocznica wybiła i oddali hołd ofiarom wielkiego głodu na Ukrainie, czyli czasu, kiedy Stalin zagłodził Ukraińców. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego jako Polacy, ale teraz oddajemy hołd ofiarom. Aż chciałoby się zapytać polski premier w Kijowie i ani słowa o ofiarach ukraińskich mordów od 1939 do 1953 roku. Ani słowa o tym? Ani słowa o kolejnej rocznicy, która będzie w przyszłym roku, zbrodni Wołyńskiej dokonanej, ludobójstwa Wołyńskiego dokonanego przez ukraińskich nazistów służących wraz z Niemcami pod jednymi sztandarami. Ani słowa o tym? Co więcej, zaczyna się przebąkiwać, że ten zbrodniarz i ponura postać Stjepan Bandiera, który skończył tak, jak i żył, czyli zamordował bułgarski agent na sowieckich usługach, że ten Stjepan Bandiera to ukraiński przywódca. Dziwne to, bo z tego, co czytałem, to na przykład Chmielnicki był z w dużej części krwi Polakiem. Nie będziemy czcić Chmielnickiego, mówią ludzie od Rzełańskiego, bo on po pierwsze mordował Żydów i to w wymyślny sposób, a po drugie Moskalom się poddał. No ale mieli Iwana Mazepę, który był czystej krwi Polakiem, chociaż tam akurat mającym interesy. Mazepa też nie pasuje. W ogóle Petlura też nie pasuje, bo służył Polakom. Tak, on był słaby. Pasuje tylko Bandiera i ten drugi <grymka> Taras Czuprynka albo Roman Szuchewicz. Oni pasują na bohaterów. Tylko jeżeli, drodzy Ukraińcy, ja was bardzo cenię i lubię, jak należy lubić ludzi, ale jeżeli dla któregoś z was Bogiem jest Bandiera i Szuchewicz, to dobrego słowa ode mnie nie usłyszy, a może być i inna reakcja. Bo ja jestem Polakiem, szczególnie wyczulonym na tego typu konteksty historyczne. I na nic zda się antypolska propaganda mówiąca o tym, że oni za nas walczą, więc mamy trzymać buzię na kłódkę. Nie wolno nam się upominać o polskie interesy. Nie czas na polskie interesy, kiedy giną ukraińskie dzieci. Szantaż emocjonalny i takie naginanie argumentacji, żeby całkowicie zamknąć nam usta. To tak, jak kiedyś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mówiła: Przecież dzieci zbierają, jesteście przeciwko dzieciom, na dzieci zbierają, jesteście przeciwko zbieraniu na dzieci? Nie, nie jesteśmy. Ale nie może być tak, że nieuczciwymi, opisanymi w, w, u Schopenhauera już, chwytami erystycznymi można zastępować uczciwą rozmowę. Nie będzie żadnego pojednania między Polską a Ukrainą, między narodem polskim a ukraińskim, bez przyznania się Ukraińców do zbrodni popełnionych na Polakach. Koniec, kropka, jasna sprawa, prawda? Zobaczmy, co dalej dzieje się na tej wojnie. Oto chcę Państwu teraz przeczytać rezultat śledztwa, które przeprowadzili do spółki wspólnie moi współpracownicy na Ukrainie i na Białorusi, co ważne, na Białorusi i europejska organizacja Earthside. Otóż wspólne śledztwo organizacji Earthside i naszych współpracowników pod wodzą Iwana, którym bardzo gratuluję kolejnych osiągnięć, ustaliło, 20 państw, według tego śledztwa, 20 państw członkowskich Unii Europejskiej nadal importuje drewniane meble, wykonane przez białoruskich więźniów w koloniach karnych. Tylko w tym roku europejskie firmy kupiły tych mebli za 13 milionów 900 tysięcy euro. Białoruskie drewno i tkaniny są wykorzystywane do produkcji co najmniej sześciu produktów, które Państwo możecie kupować w sieci IKEA. Są to na przykład fotele Strandman, komoda Brimnes i biurko Alex. To już stwierdzono. Tutaj zresztą macie Państwo wszelkie odnośniki do tego śledztwa, poszerzające niezwykle ciekawy film zresztą na Vimeo. Firmy Ikea, Polipol nagminnie korzystają z niewolniczej pracy białoruskich więźniów. Melble wykonane przez białoruskich więźniów były nawet na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow w 2021 roku, a więc tak. Tu walczymy o klimat, walczymy o białe misje, walczymy z, yy, ze zwyczajem trzymania psów na łańcuchach, ale zasiadamy na fotelach i siedzimy przy biurkach wykonanych przez białoruskich więźniów reżimu Łukaszenki. To szczególnie kolonia karna nr 2 w Bobrujsku, kolonia karna w Iwancewiczach i kolonia karna w Szkłowie i Mochylewie. Certyfikatów meblom wykonywanym niewolniczo przez zakutych w kajdany więźniów udzielały firmy SCS Global, Rainforest Alliance, amerykańska firma i duńska firma Nepcon. Produkty więźniów trafiają do sklepów we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Czechach, Holandii, Wielkiej Brytanii. Co na to ten nasz rząd tak? Walczący o wolność Ukrainy godzi się na to, żeby więźniowie białoruscy niewolniczo wykonywali meble sprzedawane w salonach w Polsce? Cisza? Nikt na ten temat się nie odezwie? W Niemczech sieć Polipol, sieć XXX Lutz i IKEA. 20 krajów Unii Europejskiej sprzedaje te meble jak leci. Nie mówię już o handlu drewnem ukraińskim. I o innych dziwnych praktykach, bo tego dotyczyć będą kolejne śledztwa. Tu macie Państwo udokumentowane fakty. Dzieje się to oczywiście nie bezpośrednio. To nie Łukaszenko sprzedaje te meble, tylko poprzez firmy takie jak na przykład Fandok albo Cze Czewiczew Dwie firmy, które to sprzedają. I tu już wszystko pięknie. Tam wzrusza się premier Morawiecki nad ofiarami Wielkiego Głodu, Hołodomora, na Ukrainie, a na Białorusi w, Zakuci, w kajdany, więźniowie niewolniczo wykonują pracę jak w obozach koncentracyjnych. I w porządku, i pięknie. I to nie są Chiny, które są daleko i wszyscy mają inne argumenty. To jest Polska, to jest Białoruś. Bardzo blisko. Swoją drogą, takie pytanie gorzkie. Sprowadziliśmy tylu Ukraińców, a już sprowadziliśmy Polaków z Kazachstanu? Jakie prawa mają Polacy na Ukrainie? Jak w tej chwili walczy się z prawami Polaków na Litwie, na Białorusi? Wiem jądrze. No i skoro trzymamy się tematyki wojennej, następny bardzo ciekawy tekst, który Państwu polecam. Tekst ze spektatora czasopisma, które ma ustaloną międzynarodową renomę, i rzeczywiście tekst świetny. Tekst ukazał się w 26 listopada. Autorem jest Owen Matthews, autor książki na temat yy, wojny na Ukrainie. Tekst nosi tytuł Sekretne porozumienie Bidena i Xi Jinpinga w kwestii Ukrainy. Tak to można przetłumaczyć. I teraz najbardziej ciekawe tezy. Tego tekstu Państwu przytoczę. To Pekin nacisnął na Stany Zjednoczone, aby zerwały umowę na dostarczanie przez Polskę myśliwców MiG-29. Była to większa część strategii Xi Jinpinga powstrzymania natężenia nuklearnego. 27 lutego już Putin groził bronią nuklearną, i Xi Jinping postanowił to powstrzymać. Chińscy generałowie w rozmowach, które prowadzili na Bali z przedstawicielami Pentagonu, zastrzegli, że są w stanie uspokoić Putina i zapewnić, że ta wojna nie osiągnie rozmiaru nuklearnego, jeżeli Amerykanie zakażą przekazania polskich myśliwców. MiG-29 na Ukrainę. I oto to całe wyjaśnienie. Teraz już wyszło szydło z worka. Żadna nasza dyplomacja, żadne nasze e, odysowe fortele. Po prostu Chińczycy w ostatniej chwili przekonali Amerykanów, żeby nie dostarczać myśliwców Ukrainie przez Polskę. I w ostatniej chwili Pentagon zakazał Polsce dostarczania tych myśliwców. I to jest, są całe kulisy tej sprawy. Tylko o tym w polskich mediach nie usłyszycie, dlaczego? Bo jakoś smutno rozpruwać te wszystkie propagandowe worki z jednej, z drugiej, i z trzeciej strony, prawda? Wróćmy do tekstu Metiusa, bo jest bardzo pouczający, a traktuje o polityce Chin w dobie wojny na Ukrainie. Bardzo sprytna jest ta polityka, bo jak Metius pisze, Chińczycy, jeżeli są po jakiejś stronie, czy to rosyjskiej, czy amerykańskiej, to owszem są, po swojej stronie. Czyli uprawiają własną politykę, korzystając z naiwności chwil słabości, czy to Rosji, czy Stanów Zjednoczonych. Długo, pisze Matthews, Pekin mówił obu stronom to, co chciały usłyszeć. Złudzenia chińskiego poparcia były jednym z najbardziej błędnych obliczeń Putina przed tą wojną. Tu bardzo się przeliczył. Chiny konsekwentnie wspierają tylko jedną stronę swoją własną. Ustalono nawet, znaczy Putin z Xi Jinpingiem na olimpiadzie w Pekinie ustalił, że wojna rozpocznie się po końcu olimpiady. Pamiętacie, olimpiada się skończyła 20 lutego, 24 lutego rozpoczęła się błyskawiczna operacja Kijów, bo to miał być blitzkrieg, tylko się nie udało. W czasie nuklearnego napięcia Pekin wpłynął na Stany Zjednoczone, aby zablokować dostawy polskich samolotów. Chodziło o to, aby NATO nie uczyniło precedensu. W ciągu jednego dnia, 8 marca, Pentagon zmienił swoje stanowisko, bowiem 27 lutego, jak już mówiłem, była deklaracja Putina o gotowości użycia broni nuklearnej. Jeśli y, Stany Zjednoczone wstrzymają migi, chińscy generałowie zrobią wszystko, aby rozbroić zagrożenie nuklearne ze strony Putina. Tak, to, y, tak się porozumiały Chiny ze Stanami Zjednoczonymi. W tym porozumieniu. Jest jeszcze inna klauzula, o której pisze Metius. NATO musi powstrzymać dostawę samolotów szturmowych, helikopterów, czołgów zgodnych ze standardami NATO, samolotów dalekiego zasięgu i pocisków manewrujących. To nie może być dostarczane na Ukrainę. Pekin też zmusił Rosjan wręcz do kupowania dronów z Iranu, uczyniwszy wcześniej Iranowi pewne. Koncesje. Wiele gruźb ze strony USA okazało się skutecznych, i tak na przykład chińskie banki, takie jak KBC, Nowy Bank Rozwoju i Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, wycofały swoje kredyty i finansowanie z Rosji. Giganci energetyczni, tacy jak na przykład Sinochem, zawiesili praktycznie współpracę z rosyjskimi firmami. Dlaczego? Znowu prosty rachunek. Przed wojną wymiana handlowa między Chinami a Rosją wynosiła 100 miliardów dolarów. Tymczasem ta sama wymiana handlowa pomiędzy Chinami i Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi wynosiła 1,5 biliona dolarów. Czyli 100 miliardów do 1,5 biliona. Rachunek prosty Chińczycy szybko przeliczyli i zastosowali. Porozumienie na Bali zawarte niedawno. Chiny gwarantują niemal brak rosyjskiej eskalacji jądrowej, na to brak dostaw strategicznych na Ukrainę. Xi Jinping na Bali był wspierany przez premiera Indii Narendra Modiego. I to też ciekawe, dlatego że Indie mają zadawniony konflikt graniczny z Chinami, dużo napięć, dużo przeciwstawnych interesów, a jednak, proszę, polityka jest bardzo utylitarna. Teraz Chińczycy naciskają na NATO, aby Ukraina jak najszybciej zasiadła do stołu, ponieważ ta wojna już się nie kalkuluje Chinom. Czy Stanów Zjednoczonym? Zobaczymy. Pokój ma wyglądać tak, że Ukraina musi się zgodzić na pokój w zamian za ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Czy tak będzie? Nie wiemy. Na tym kończy się analiza. Ona Metiusa, a ja ją państwu polecam, żeby nieco oczeźwić się z propagandy, która przelewa się codziennie przez polskie media, internet, społecznościówkę, etc. No i kolejna taka rzecz, która budzi moje zastanowienie. Aż muszę się napić kawy. A to kosztem to jest przedstawiciel na nią się powołuje, czytując te informacje. Oto kosztem 186 milionów złotych. W 2021 roku zwolniono w Polsce 2200 polskich górników. A teraz dowiadujemy się, że na ich miejsce rząd planuje ściągać tysiące górników z Ukrainy. Ja tego nawet nie komentuję. Mogę tylko. Ironicznie zapytać, czyżby węgiel wydobywany rękami Ukraińców był o wiele mniej szkodliwy dla środowiska niż ten wydobywany rękami Polaków. No i z, z cyklu wypowiedzi Filipów Skonopi wyskoczył, jak Filip Skonopi, niejaki Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, pokazując, że cała ta instytucja jest właściwie do zaorania i wykopania już z naszego kraju, bo służy jedynie za ośrodek dywersji ideologicznej, tak by to można nazwać. Pan Basil Kerski, syn Polki i Kurda z Iraku, stwierdził my Polacy nie dorośliśmy do niepodległości. Nie dorośliśmy do niepodległości, pan Kerski stwierdził. Pan Basil Kerski. A panie Basilu, a pan to jest kto? Polak? Kurd? Niemiecki? Kto pan jest w ogóle? To pan jakimś Pan mi przypomina pewną figurę z imienia Róży, Umberto Eco, takiego mnicha, który mówił wszystkimi językami, ale żadnym nie potrafił mówić do końca. Gada to to, a samo nie wie o czym. Polacy nie do niepodległości. Masz pan jakiś termometr, panie Kerski, w skarpetce kurdyjskiej czy irackiej, który mierzy stopień dorastania do niepodległości? to stłucz pan ten termometr, bo źle panu pokazuje gorączkę. Teraz kilka informacji takich yy, dla państwa doinformowania. A więc spójrzcie, jak klimat stał się polityczny. Dziesięć lat temu wszyscy słyszeliśmy, że straszliwie, do dziś właściwie słyszymy, że straszliwie topnieją lody na świecie. Grozi nam powód, zmiana klimatu, etc., etc. Co prawda już nikt nie mówi o dziurze ozonowej, bo to przestało być modne, ale teraz modne jest ocieplenie klimatu. Tymczasem, tu, jest, tu mamy tekst, który to dowodnie pokazuje, w tym roku nastąpił wielki przyrost lodu na świecie zamiast topnienia. No i co? Ja wiem, że cała szkoła, szkoła nieudanego prezydenta Alagora która zarobiła na tym ogromne pieniądze, teraz się oburzy. No ale tak jest, no fakty. A zapomniałem, że już XXI wiek to, jest, to, to są tylko fakty prawdziwe i poprawne. Czyli nauka może publikować tylko takie fakty, na jakie pozwoli jej ideologia. No to dobrze, to skoro tak, to może spójrzmy na tekst z 2017 roku. On pokazuje, jak wiele trwało wtedy badań nad wykorzystaniem technologii MRNA, przede wszystkim w leczeniu różnych odmian nowotworów. Jeszcze było przed wszystkim, jeszcze pandemii, nikomu nie świtało w głowach, żeby o tym myśleć. A tu już trwały badania. I co? Potem okazało się, że firma Moderna przed 2019 rokiem opatentowała genotyp wirusa takiego jak SARS-CoV-2. Skąd oni wiedzieli, że opatentowali? Potem okazało się, że potrzebne są masowe szczepienia z wykorzystaniem technologii MRNA, które przyniosły setki miliardów dolarów modernie i Pfizerowi. Dziś już wiemy, że najbardziej toksyczne w całym SARS-CoV-2 jest białko S. Białko S, które jest także produkowane po zastosowaniu czy to preparatów wektorowych, czy genetycznych, uznawanych za szczepionki. Wiem, wiem. Podając nawet takie informacje z 2017 roku, zaraz jakaś rada naukowa tego i śmego z dziurą w skarpecie zarzuci mi, że wypowiadam kontrowersyjne opinie. Kontrowersyjne, bo wymykające się spod dyktatu Antonio Fauciego i ludzi, którzy mieli ogromny interes w tym, żeby nie leczyć, a szczepić. Bo zauważcie, że przez cały czas pandemii nauczono nas stawiania spraw na głowie, zamiast leczyć. Zwalczano wszelkie, Metody leczenia, wszelkie substancje, które mogły leczyć. Każdy, kto twierdził, że coś leczy, natychmiast był wrogiem publicznym, świrem, wyklinanym przez wszelkie możliwe rady naukowe tego śmego i owego z dziurą w skarpecie. Tylko szczepić. Tylko szczepienia mogły nas uratować. Tylko szczepienia mogły wyleczyć chorych. To ciekawe. No więc mamy. Sytuację, w której nie taka była intencja powstawania tych globalnych technologii, które miały leczyć ludzi, a nie zniewalać. Teraz cały czas mówi się o paszportach covidowych, które mają być już rzeczywistością. Po co? Wszyscy Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, byli szczepieni, zbadani, przetestowani. Jakoś epidemia nie wybuchła. To bardzo ciekawe, prawda? Byliśmy w piątej fali pandemii SARS-CoV-2. Omikron szalał, a zbliżał się już następny, Delta, czy cholera wie jeszcze jaki, wariant wirusa. No Notabene, na 90% już mamy dowody na to, mamy, czyli ludzie rozsądni, myślący i korzystający ze źródeł prawdziwie eksperymentalnych, naukowych, że manipulowano przy tym wirusie. Przy genotypie tego wirusa manipulowano w ten sposób, że widać 12 mutacji przy umiejętności wirus wchodzenia wirusa do komórki. 12 mutacji. Naukowcy to wiedzą, ale boją się o tym mówić. Są tacy, którzy o tym mówią, ale natychmiast są wyklinani. Co się stało z nauką, która przecież miała nam służyć do poznawania świata, czynienia go sobie poddanym i ułatwiania nam życia? A stała się narzędziem nowej tyranii. Skoro o nowej tyranii mówimy, to spójrzcie Państwo, zamieszki inaczej zacznę. Miłośnicy iPhone'ów będą mieli problem. Bo to jest iPhone, Nie, bo iPhone'y, może być mniej iPhone'ów. Zamiast 90 milionów może być 84 miliony wyprodukowanych w tym roku. Dlaczego? Ponieważ w największej fabryce iPhone'ów na świecie, zarządzanej przez tajwański koncern Foxconn, produkujący dla firmy Apple, wybuchły właśnie protesty, bo już mają robotnicy dość wariactwa covidowego i lockdownów, a na dodatek koncern obiecał dodatkowe pieniądze dla łamistrajków. Teraz właśnie walczą łamistrajkowie, którzy zostali przywabieni wizją dodatkowych wypłat, a teraz im się nie chce płacić. Więc spójrzcie, co się dzieje. To jest w Zangzu, największa fabryka z iPhoneów Apple na świecie. Będzie o 6 milionów mniej iPhoneów, zamieszki. Padają ofiary. Ale na przykład spójrzcie, na Twitterze pojawiła się informacja, że pewna duża firma globalna prowadzi cenzurę informacji. O tym proteście w Zengzhou. dlaczego? Nie wiemy. Inna ciekawa informacja pokazująca, jak nauka jest naukowa. Ta naukowość potwierdza na przykład takie rozważanie, zobaczcie. Nie wolno już mówić małpia ospa, monkeypox. Nie wolno. Dlaczego? Ano spójrzcie, w tym tekście jest wyjaśnione. Ma zostać przemianowana ta choroba na mpox. Nie monkeypox, tylko mpox, ponieważ... Światowi eksperci do spraw zdrowia stwierdzili, do spraw, światowi eksperci do spraw zdrowia stwierdzili, że nazwa, ma ma, nazwa monkeypox ma rasistowskie konotacje i może prowadzić do stygmatyzacji małp. Czy ludzi. Czy ludzi, ludziom małp. Bo zaraz się wprowadzi nową pojęć ludziom małpa na przykład. Nie? Możliwe? Dlaczego nie? No więc... Światowi eksperci do spraw nauki. W normalnym czasie byliby intensywnie leczeni i w, y, wiązani w pasy. A dziś? Wariat na swobodzie największe zagrożenie w przyrodzie. Skoro o tych wszystkich y, naukowych rzeczach, to jeszcze, jeszcze troszkę. Pan dobrze Wam znany, chociażby z moich pogadanek, pan Albert Burla, rodem z Grecji, ale z. Y, Równie dobrze czujący się w innym kraju nad Morzem Śródziemnym, prezes Pfizera został ukarany właśnie przez Brytyjski Urząd Nadzoru Farmaceutycznego za wprowadzanie w błąd w swoich wypowiedziach na temat szczepionek dla dzieci. Przypomnijmy, namawiał intensywnie do stosowania szczepienia w wieku od 5 do 11 lat i straszył, że COVID szaleje w szkołach. Dziś już wiadomo, że tak nie jest, a szczepienia raczej szkodzą niż pomagają dzieciom. Więc burla został ukarany, ale to w Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy polski rząd miałby Kochones, jakbym to powiedział po hiszpańsku, żeby tak tego burle też ukarać. Przecież za, burla zarobił miliardy także na naszym rządzie, pana Dworczyka i morawieckiego morawieckiego Dworczyka. A, pomarzyć sobie można, prawda? Dalej. Następna publikacja. Dokumenty FDA amerykańskiego potwierdzają, że partie z 2021 roku szczepionek firmy MRNA, firmy Pfizer miały różne formuły w zależności od numeru partii. Czyli najbardziej spiskowe, wariackie, wyśmiewane przez pyrciologów teorie znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Były różne formuły, to znaczy różne substancje. A jakżeż to? Pamiętacie, że te substancje początkowo mówiono, że mają być przechowywane w temperaturze minus 80 stopni, a potem w normalnych chłodziarkach nosili do galerii handlowych i wszczykiwali komu się da. Babinom, chłopom, dzieciaczkom, parobkom, wszystkim, wszystkim wszczykiwali, komu się tylko dało. To tak leczniczo. Następna publikacja. Wszyscy zasługujemy na to, aby wiedzieć, jak bardzo dr Fauci był zaangażowany w cenzurę narodu amerykańskiego, cytat podczas COVID-19 oczywiście. Fauci grillowany pod przysięgą w sprawie cenzury mediów społecznościowych, tytuł tekstu. Tyle, tyle tych pandemii, postpandemicznych informacji. To się tak nie powinno skończyć, ponieważ Umarło mnóstwo ludzi na świecie. Mnóstwo ludzi jest chorych. Upadło wiele biznesów. Rozpoczęła się ogromna inflacja. Ktoś za to ponosi winę. Jednym z głównych winowajców tych widocznych, bo przecież to kukiełka, jest 81-letni już dziś dr Antony Fauci, ale przecież jest ich wiele więcej. O wielu mówiłem już. Zrobię takie podsumowanie może z początkiem przyszłego roku, kiedy podsumuje wszystkich głównych winowajców, którzy upowszechniali i co upowszechniali. Prawda? Zrobimy taki komentarz, w którym będą autorzy i cytaty. Ta, nie oszczędzimy też naszego krajowego pyrcia. Bo co prawda, pyrć, ale zawsze umysł ćwierć. Co tam w Polsce słychać? No, a w Polsce jak to zwykle. Na przykład znowu do puchy powędrowali bandziory z Pruszkowa. Słowik wańka parasol. Kiedyś. Z wypiekami na twarzach widzowie TVN oglądali seriale oparte o ich opowieści barwne, plus jeszcze Messie Masa, który też siedzi w kryminale, teraz w, <gryw> za handel sterydami. A ci po, zostali teraz Habas do aresztu, z powrotem wzięci, bo handlowali kokainą, no, kokainowi baronowie. Tylko że tam był Escobar, a tu jest Słowik, Wańka, Wstańka, Parasol, Baranina, Kiełbasa, etc. No takie polskie narkos. Poszli znowu siedzieć. W, taka ploteczka z Warszawy. Też jestem na tyle złośliwy, że ją Państwu zasyczę. Nie wyciągajcie za dużo wniosków, ale posłuchajcie. Oto właśnie odwoływany jest Warszawski dyrektor Izby Skarbowej nazywający się Wojciech Pawlak. Możecie zobaczyć. Istnieje podejrzenie, że to ta rodzina. Ta, ta rodzina. Ale jak on się tam znalazł? Jak utrzymywał się na tych różnych funkcjach? No ciekawe. Przypis rządzi, wypala gorącym żelazem korupcję, nepotyzm. No wypala. Cztery papierosy na korytarzu. Czy wpływał na kontrolę firm z branży energetycznej, gdzie też jest jakaś rodzinka na swoim? Rozwiniemy ten temat, jak tylko przyjdą nowe informacje od znajomych kukułek. Wiecie, jak kukułka, zawsze coś tam wypaczy. No, i z tym się wiąże oczywiście nasz naczelnik Urzędu Polskiego, czyli Jarosław Kaczyński, ogłosił, że powstanie na mocy specjalnej ustawy komisja weryfikacyjna do spraw zbadania polityki energetycznej. Oczywiście zbadania rosyjskich wpływów w tej polityce, no to, polityce. To ja już podpowiadam od razu, jest ta rodzinka P, prawda? Można zobaczyć. A też można zobaczyć polityków PiSu, bardzo ciekawie związanych z Rosjanami. Prawda, panie Sylwestrze H i inni. Ma to obejmować okres od 2007 do 2022 roku. No i od razu ozwały się tamtamy der PO. Tamtamy der PO ustami Hertuska przemówiły, że to PiS już gnije i upada i tak chce rozliczać. No i tak będziemy świadkami i kibicami takiego durnego sporu pomiędzy tymi, którzy się kłaniają jednym i tymi, którzy się kłaniają drugim. A gdzie jest ta partia polska? Wałęsa to kiedyś mówił, że wspiera lewą nogę, wspiera prawą nogę. Okazało się, że wspierał tylko środek. No ale to Wałęsa. A tu ponoć poważniejsi jego mościowie wzięli się i co, do polityki. A dalej grają w dupniaka. Jak państwo wiecie, gra w dupniaka obejmuje tylko dwa pośladki. Z jednej strony jest napisane PO, z drugiej PiS a po środku może się stać coś strasznego z tego dupniaka. No, żeby tak już o tej Polsce źle to nie było, to jeszcze powiem, co ulubiony Disney. Wielu z Państwa ma sentyment do firmy Disney, ale ten Disney to już nie ten Disney. To już nie poczciwa myszka Miki, pies Pluto i coś, co nie zgorszy nasze pociechy. Właśnie spójrzcie Państwo, po propagowaniu LGBT, co było za mało, dyrekcja Disney Plus przy, przystąpiła do propagowania satanizmu. Oto w bajeczkach mamy deklarację: Kochamy cię, szatanie. Szatan to taka mała plus, pluszowa zabaweczka, która przecież nikomu nic złego nie zrobi. Czasami tylko tak warknie, ale przecież co tam, szatan? Nie? No więc mamy Disney Plus, kochamy cię, szatanie. Wiadomości pozytywne, bo już dość było tego pokazywania ciemnej strony świata. Teraz trochę rzeczy lepszych. Dziękuję Państwu za wielkie poparcie po akcji z panią Patopisarką, jak ją nazywam, Oksaną Zabuszko, specjalistą od badań seksu terenowego. Oczywiście dostało mi się tam z różnych mediów, ale jak Państwo wiecie. Im mocniej dudni, tym więcej głos wychodzi. Więc dziękuję za dosłownie tysiące wyrazów poparcia i stwierdzenie, że wreszcie, tak, wreszcie przemówiliśmy i nie będziemy już milczeć, bo nie damy się poniewierać. Czy taki rząd, czy inny, nie będziemy uczestniczyć w szantażu politycznym, w którym PiS będzie nas szantażował, że jak nie my, to gorsi. W szantażu, w którym mówi się, że. Jak nie będzie wspierać Ukrainę, to przyjdzie Putin i was zeżre. A co nie graniczymy z Rosją od strony królewca i co? Na Putina już mi się nie chce mówić, bo już wiele śliny wyklepałem na niego i wiele rzeczy przez całe życie i, i Putina i sowieckich zwalczałem, ale zdrowy rozsądek każe mówić tam, gdzie jest przesada. Tam kryją się ciemne interesy. A jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o force, o pieniądze. I kto głośniej krzyczy o ruskich onucach, są takie pato yy, mędrce, ten za to dostaje po prostu sporo pieniędzy. Bo nie myślę, żeby był sam z siebie tak nierozważny i ślepy na to, co się dzieje wokół. Dziękuję Państwu bardzo za poparcie, bo widzę, że... Nastroje w społeczeństwie są inne niż nastroje w propagandzie. Znowu, kiedy diametralnie rozjeżdża się propaganda i nastroje społeczne, to znak czego? Że taka władza upadnie. Żadna władza na propagandzie się nie utrzyma. Tak jak kiedyś, w czasach Solidarności, które zostały teraz już sochydzone propaganda swoje, a my swoje tak teraz też rozmawiając z ludźmi, widzę ludzi rozsądnych, dobrych i spokojnych, którym jednak nie należy ciągle stać na odcisku. Bo jak odwiną, to tylko czek pozostanie pusty. Weźcie to pod uwagę rządzący, bo przegracie wybory. Mówię wam to. Przegracie nadchodzące wybory, nie wiem, kto wygra. Być może jakaś nowa siła, być może jakaś trzecia siła, wszystko jedno. Przegracie wybory i zawiedziecie nadzieję, a potem będzie was to ścigać do grobowej dyski. Chociażbyście nie wiem, jak umościli sobie te swoje rezydencje, ile nie nakradli tych pieniędzy, to my was znajdziemy. Ponieważ tamtych to uważamy za patologicznych i nawet nie zauważamy, nie podajemy ręki, ale was znajdziemy, bo wy zawiedliście nas, zwykłych polskich patriotów. I za to zapłacicie. O ile się jeszcze jest czas. Na to, żeby się opamiętać. Jest go coraz mniej. No chyba, że tak duża jest agentura w środku i tak duże są uzależnienia niektórych polityków, że aż lepiej nie myśleć. Wiadomości pozytywne. Spójrzcie Państwo, pierwsze dary z 352 tysięcy, które przekazaliśmy na pomoc Polakom na Ukrainie, Polakom ofiarom wojny, już trafiają do Polaków. Zobaczcie. No, to dla mnie to też, też bardzo wielka niespodzianka. Pierwszy raz właśnie tutaj mam kontakt z przedstawicielami, którzy reprezentują Wojsko Polskie Poliowe, Kary, właśnie oddział Caritasu Warszawskiego. Więc naprawdę niespodzianka bardzo, bardzo wielka. No, oczywiście za to, że pamiętacie i chcecie pamiętać, wspomagacie na różne sposoby. To no, serdeczne i ogromny Bóg zapłaci Wam za Waszą pamięć, bo to też jest trud, praca, środki finansowe, a przede wszystkim bardzo dużo pracy. Parafia Kościoła Świętego Stanisława i Matki Bożej Różańcowej, miasta Czortkowa województwa tarnopolskiego w Ukrainie. Serdecznie dziękujemy zespołowi pomocy kościołowi na wschodzie za pomoc humanitarną, którą otrzymali nasi chorzy. Są to ludzie oso osobno mieszkający, potrzebujący pomocy, często samotni. І були дуже вдячні, що прийшли з однієї, якби поміч від поляків полякам, то просто е, були на очах тих людей, бо живемо в часі війни, в час тривоги, непевності в дню. następnym. Nie wiemy, co nas oczekuje jutro. I to było bardzo dla nich przyjemne chwile, że oni otrzymali to pomoc od państwa. Bardzo, bardzo serdecznie od wszystkich za to dziękujemy. I ten czas wojny jakby pokazuje nam, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy samotni, że są ludzie, którzy dbają o nas, którzy pamiętają o nas. I ta pomoc od was to jakby Taki balzam, balzam miłości dla serca każdego człowieka, który tę pomoc otrzymał. Dzięki e, akcji e, pomocy Kościołowi na Wschodzie i ordyn dzięki Ordynariatowi Polowemu i biskupowi Lechowiczowi, pierwsze dary trafiają. Dostajemy ciągle pełne raporty z tego, co kupiono i przekazano Polakom. Zobaczcie, to pozytywne i to cieszy. To jest wasza siła. To wy sprawiliście, kochani. Wy wpłaciliście, wy sprawiliście. Jeszcze dodam, cała ta akcja nie kosztowała na administracji nic. Jednym słowem, zero, zero kosztów administracyjnych. Ile dostaliśmy, tyle przekazaliśmy i z tego się rozliczamy przed Wami. Tu pierwszy odcinek. Inna informacja ważna. 25 listopada w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej odbyła się rozprawa profesora Jana Talara, któremu zarzucono rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji na temat stwierdzania śmierci mózgu. Profesor Talar znany jest Państwu także z rozmów ludożercy, a teraz nasza ekipa pod wodzą Piotra Zwiewki była na rozprawie i profesor Taler stwierdził, że dzięki temu, że byli, dzięki temu, że tak się interesujemy jego sprawą, nieco zmiękła podstawa Okręgowej Izbie Lekarskiej, która chciała go pozbawić na trzy lata prawa do wykonywania zawodu. Otóż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, doktor nauk medycznych Elżbieta Narolska-Wierczewska domagała się Odebrania profesorowi Talarowi praw do wykonywania zawodu lekarza na trzy lata. Skończyło się po wielu godzinach rozprawy naganą. Profesor przyznaje, że w części to dzięki naszej telewizji. Miło. Nie będziemy ustawać nadal, a pan profesor dzięki temu będzie mógł ratować kolejne ludzkie istnienia. Reportaż o tej sprawie powstaje i będziemy go Państwu pokazywać. Inna informacja pozytywna. Specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie po eksperymentalnej obserwacji 241 przypadków COVID-19 stwierdzili, że amantadyna, stosowanie amantadyny znacznie zmniejsza śmiertelność w chorobie COVID-19. Porównano dwie grupy, jednej wstrzykiwano, podawano dożylnie amantadynę, drugiej nie podawano. I w grupie, w której stosowano amantadynę, śmiertelność wyniosła 59,5%, duża, ale 59%, a w grupie bez amantadyny 91%. To wszystko były przypadki już bardzo ciężkie. Tak więc bardzo ciekawe wyniki, oczywiście to są wyniki, które statystycznie jeszcze nie mają znaczenia, ale ważne, zwłaszcza że podważają ustalenia profesora Barczyka, który stwierdził, że amanta nie działa. Inna pozytywna informacja. Polski startup Element Group będzie dostarczał napędy elektryczne do dwu i trzykołowych pojazdów w Indiach. Jak państwo wiecie, rynek hinduski półtora miliarda ludzi to niebagatelny, wielki rynek, większy od europejskiego. Chińska, indyjska firma, która zainteresowała się technologią naszego startupu polskiego, zainwestuje 87 milionów złotych w, w produkcję opatentowaną przez startup Eliman Group. To bardzo miłe i dobre. Polski rząd wysłał notę dyplomatyczną do wszystkich państw Unii Europejskiej i NATO w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Są tam stwierdzenia, że Niemcy nie rozliczyły się za Drugą wojnę światową, zrabowane dobra kultury nie powróciły, zasoby bankowe, zwłaszcza ludności żydowskiej też nie powróciły. To ważne w kontekście tego, że nasila się znów nasilają się żądania amerykańskiej diaspory żydowskiej związane z ustawą 447, które chcą odbierać tak zwane mienie plemienne, mienie. Żydowskie, proszę bardzo, odbierajcie sobie od Niemców, bo oni ukradli e, rachunki bankowe żydowskie. Dlaczego to jest, ta sprawa jest tak po cichu? Mówcie głośno, jest o czym mówić. Inna informacja pozytywna. Naukowiec Sławosz Uznański został wybrany do grupy 11 astronautów którzy będą przygotowywani do lotu kosmicznego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Pokonał 20, 22 tysiące kandydatów z całej Europy. Eliminacje trwały półtora roku. Sławosz Uznański pracuje w Genewie jako operator wielkiego zderzacza hadronów i ma doktorat z elektroniki. Prywatnie uwielbia wspinaczki w Himalajach. Ciekawy człowiek, Polak Sławosz Uznański. No i wreszcie... Też dobra informacja: dwóch poznańskich naukowców opracowało metody wykrywania genetycznej predyspozycji do agresywnego raka piersi. Są to pan profesor Andrzej Pławski i inżynier Emilia Lis-Tanaś z innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka, PAN w Poznaniu. Kłaniamy się, to do dobre informacje, aby jak najwięcej takich informacji można było przekazywać. Tyle wydarzyło się w tym tygodniu. Mam nadzieję, że nie poczuliście się za bardzo wgnieceni w fotel, ale jak widzicie, nie wierz gębie, połóż na zębie, sprawdź trzy razy. Pewne stereotypy i fałsze są celowo upowszechniane, żeby nam wykrzywić całkowicie widzenie świata. Trzeba samemu drapać, sprawdzać, a prawda i tak wychodzi na jaw. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Dziękuję również za świetne przyjęcie mojej nowej powieści Tajemca Spowiedzi, która bez reklamy tylko się pojawiła i już po prostu się świetnie rozchodzi. Mam nadzieję, że opinie o niej będą dobre. Ciekaw jestem, jakie właśnie macie opinie po przeczytaniu tej powieści nowej. Miło. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, jak Pan Bóg pozwoli. Uśmiechajcie się często i wiedzcie, że zmierza ku dobremu, bo coraz więcej prawdy wychodzi na jaw. A prawda to podstawa wszelkich stosunków i myślenia. Prawda, nie propaganda. Zdrowia i wolności. No, i z przyjemnością przedstawiam Państwu. Moją nową powieść, tajemnica spowiedzi. Powieść, którą właściwie nie mogę nic powiedzieć o niej, bo nie mogę nic zdradzić, co tam się kryje w środku, ale jest to zmaganie na pewno dobra ze złem. I sensacyjna historia, w której wystąpi także znany Państwu Andrzej Brenner, ale już trochę w innej roli. Jednym z głównych bohaterów jest ksiądz, ale nie tylko. Zamysłem autora było napisać dobrą historię, w której dzieją się prawdziwe, choć niezwykłe zdarzenia. Czas, w którym żyjemy, odcisnął na powieści swoje piętno. O swoje prawa upomniał się także współczesny Kraków. Autor żyje w nim i obserwuje zdarzenia, zna też jego mieszkańców i skrętnie ukrywane tajemnice. Wyszła jak w życiu. Bohaterowie pokierowali fabułą tak, jak chcieli. Akcja toczy się w Watykanie, w Krakowie, w Warszawie, w paru jeszcze innych miejscach. Ofiarowuję Państwu tą tajemnicę spowiedzi. Zobaczymy. Na razie ruszyła bardzo błyskawicznie sprzedaż, aż. Jest... Dobrze, że zrobiliśmy duży nakład, bo byśmy już się bali, czy nam starczy, ale jest tej książki jeszcze do świąt, na pewno starczy. Myślę, mam nadzieję, że starczy. No, z pewną taką nieśmiałością oddaję Państwu w ręce powieść. I oczywiście e, komiks, który już jest naszym przebojem. Numer jeden na liście sprzedażowej naszej księgarenki Zaraza z Wuhan. Ci z Państwa, którzy czytali, to chwalą. Bardzo się z tego cieszę. Odświeżam jeszcze wspomnienie przygód Winiczka Syriusza, napisaną, napisanych przez Mielenkę Drabek, która teraz już jest uczennicą wyższej szko klasy szkoły podstawowej, ale kiedy to pisała, była w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tak przed Mikołajem i Gwiazdką tutaj bajeczkę mamy. Ale mamy też piękne książki. Ja mam słabość do pięknych książek. Dlatego od czasu do czasu namawiam Państwa na piękne książki. Galeria Szaleńca. Najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki. Edward, Edward Brook Hitching. Galeria Szaleńca. No, tak wydana, że ja się tylko kontentuję tymi obrazami. A jeszcze jaka narracja. Jak to poprowadzone. Jak najlepszy kryminał. Więc Galeria Szaleńca, a skoro już o malarstwie, to coś przepięknego wpadło mi w ręce historia obrazów. Dawid Hockney, Mer Martin Gayford. Przepięknie wydana historia tego, jak kształtował się współczesny obraz filmowy, teatralny, malarski. Pięknie wydana i napisana gawenda, ale naprawdę, jakie tu są reprodukcje, rzadko się zdarza. Żeby były takiej jakości rzeczy. To naprawdę istny rarytas. Tak pomyślałem sobie, że na święta trochę luksusu. Rzecz naprawdę, którą lubię aż gładzić. Oprócz tego mamy myśli na każdy dzień. Józefa Sebastiana Pejczara. Drogowskazy dla wierzących. Taka rzecz, która się zmieści w kieszeni palta na podróż. Na każdy dzień mamy jakąś ciekawą, dobrą myśl. No i trochę zwariowaną książkę. Się porobiło. Pechowe dni w historii. Klęski, katastrofy i nieszczęścia na każdy dzień roku. Michel Farquhar. Farquhar. E, no cóż, e, o różnych, trochę z przymrużeniem oka jest to napisane, bardzo lekko. O różnych. Zdarzeniach w historii, ludzkości. Wszystkiego najgorszego w dniu tolerancji, na przykład. Puchar świata bez pucharu. Przestępstwo na razie doskonałe. Czego właściwie chce wuj sam? Richard Barton i Kleopatra, Kopiec kryta jak maczeta. Dobrze, to wszystko y, takie humoreski, ale prawdziwe. Michel Farquahar. No, sam z ciekawością będę studiował te wszystkie wpadki, bo to zawsze jakieś anegdotki człowiek zapamięta. Grudniowy numer Zdrowia bez leków. Zapraszam do czytania. Może troszkę więcej będzie teraz czasu, bo są pochmurne dni i takie krótkie, więc więcej, więcej oglądania i czytania, oglądania pięknych obrazów i czytania dobrych pięknych myśli, a mniej telewizora, to na pewno na zdrowie. Widzicie. Jedziemy. Dla zdrowotności trzeba dobrze pachnieć. Tu mamy na przykład Portobello, Lekuwę. Ładne. Mamy piękne czekolady od Dziwisza z Kazimierza nad Wisłą. Produkt lokalny, tak to się nazywa. One są różne. Ta jest akurat z Ludzikiem, bardzo dobrej jakości. To tak, do paczki świątecznej. A pro paczek świątecznych. To w ofercie mamy nie tylko czekoladę, ale mamy też tak zestawy książek Artura Kawki, sześć sensacyjnych powieści Artura Kawki. Przyznam, że już powstaje w tej chwili w fazie redakcji. Jest świetna powieść Kawki dotycząca wojny na Ukrainie. Będzie to istny przebój, zobaczycie. A mamy zestawy książek Kawki i zestawy książek Gadowskiego też, z najnowszą. Oraz prezentownik świąteczny, taki niespodzianka, w nim kawa, trzy książki, słodycze i prezent niespodzianka. To wszystko już w naszej ofercie. Tajemnica spowiedzi jest dostępna w ulubionej kawiarni pod Gruszką, ulica Szczepańska 1, pierwsze piętro, a także u nas na www.gadowski-ksiegarnia.pl a dla zdrowotności prawdziwej, całkowitej na przykład coś nowego mamy. Good morning, czyli e, suplement diety, który gwarantuje świetne przebudzenie i zastrzyk energii e, na cały dzień, składający się z mumio, acetylo-L-karnityny, sodu, L-glutationu, kofeiny i rzęszeniu. A więc zamiast albo wraz z filiżanką kawy Good Morning, nowy suplement w naszej ofercie i suplement bardzo dobry na serce i na krążenie, czyli koenzym Q10 z bergamotką i granatem. Najlepiej był dostępny u Bichinon. Polecam. Wszystkiego zdrowego Wam I informacja dla naszych wielce czcigodnych patronów. Patroni otrzymują książki z autografem. A ci patroni powyżej progu 50 zł, bardzo prosimy, żeby przeglądali swoje maile. Bo będą nam potrzebne dane do wysyłki świątecznego prezentu. A tym świątecznym prezentem dla Was będzie nowa powieść, tajemnica spowiedzi, wraz z osobistą dedykacją. A więc prosimy o podanie. Dedykacji, które chcielibyście, żeby się tam znalazły, oraz adresu do wysyłki. To wszystko oczywiście otrzymujecie od nas w prezencie. Dziękuję za to, że nas wspieracie, bardzo nam to pomaga. Jesteśmy już w tej chwili w dosyć komfortowej sytuacji, bo co miesiąc otrzymujemy solidny zastrzyk, za którym możemy produkować różne treści, ale oczywiście jesteśmy ambitni, idziemy jeszcze dalej. I możemy pokazać tym wszystkim, którym prawda jest niemiła i wolność, a zwłaszcza wysła wolności to w ogóle coś wrażego, że jest nas bardzo wielu i że jesteśmy w stanie ich przegłosować datkami. Liczy się każdy pieniążek, bo to rzeczywiście ułatwia bardzo zadanie, a przede wszystkim pokazuje nam, że jest nas bardzo wielu i że jest sens, żeby. Co tydzień produkować, coraz więcej, a produkujemy w tej chwili kilka nowych rzeczy. Dziękuję Państwu bardzo. Kłaniam się.